powiedz mi, co było twoją inspiracją do stworzenia tego utworu? No oczywiście historie wzięte z życia. Ex, była. Jedna narzeczona, druga nie. Różnie to bywało. Ale to były twoje prawdziwe były, czy to jest tylko jakaś taka wymyślona historia? Oczywiście, że prawdziwe. Razem z Jasiem żeśmy się dogadali. On powiedział, że jego była Karolina, moja była Katarzyna i tak to właśnie poszło. Ale to znaczy, że miło wspominasz tam te związki, bo piosenka jest taka pozytywna. Bardzo miło. Wiadomo, na planach teledysku często musicie obracać się wokół pięknych pań. Czy twoja kobieta nie jest zazdrosna? W prawdziwej miłości nie ma zazdrości. Dokładnie, czyli podchodzicie do tego tak całkiem profesjonalnie. Tak, podchodzimy bardzo profesjonalnie. Dziewczyny po prostu przychodzą tutaj do pracy, my również. Mamy swoje wybranki serca i one są na pierwszym miejscu. Słuchaj, odnośnie pracy, czym się zajmujesz dokładnie? Pracuję na co dzień z dziećmi z autyzmem i zespołem Downa w szkole Dać Szansę. Ja bardzo lubię działać w takich akcjach charytatywnych i to jest związane w ogóle z taką pracą charytatywną, bo w szkole się nie zarabia zbyt dużych pieniędzy, ale jest to bardzo fajne przeżycie. Ostatnio organizowaliśmy wycieczkę do schroniska dzięki fundacji Amstaff Asyl, która nas oprowadzała tam i pozwoliła dzieciakom miło spędzić czas ze zwierzętami. Możecie zobaczyć sobie krótki filmik na YouTubie. Słyszałam, że zaadoptowałeś zwierzaka. Powiedz mi, jak się bawi? Nazywa się Aster, jest wspaniały. Wraz z moją ukochaną dziewczyną Pauliną byliśmy w schronisku i chcieliśmy pracować jako wolontariusze i spotkaliśmy tam psa, którego po prostu powalił nas na kolana i od razu w nim się zakochaliśmy. Ale planujesz jeszcze jednego zwierzaka, czy na razie pozostaniesz przy jednym? No Paulina bardzo by chciała, ale niestety mamy dwa psy w domu i jest to aktualnie niemożliwe, chyba że kupimy wielką farmę na wsi. Przede wszystkim psy, a nie koty. Przede wszystkim psy.